Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będziemy mówić o historii, bo naszym gościem jest pan Wojciech Popek, dyrektor Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Bardzo serdecznie witam pana. Witam serdecznie. Muzeum to tak w pierwszym domyśle wszyscy się kierują na ulicę Warszawską do zespołu parkowo-pałacowego, ale przecież to nie wszystko. No ma pani rację, zespół willowo-ogrodowy, tak willowy, nazywany, tak, bo ten pałac to tak się kiedyś przyjął za czasów pana Linkowskiego i no, staramy się z tym nie utożsamiać, ponieważ ten budynek nie jest pałacem, tylko taką prawdziwą fabrykancką willą, fakt, że okazało mi chyba najładniejszą w Gorzowie. No i może parę słów o tym za chwilę powiem, ale poza zespołem willowo-ogrodowym mamy jeszcze największy obiekt muzealny, który posiadamy, czyli spichlerz. W Gorzowie oczywiście, na Zawarciu. No i dwa obiekty poza Gorzowem, ale w bliskim sąsiedztwie. Bogdaniec, Zagroda Młyńska w Bogdańcu, przepiękne miejsce również. I Santok, Muzeum Grodu Santockiego. To jest miejsce, gdzie jest ta przeprawa promowa na grodzisko archeologiczne, które znajduje się w tej chwili po drugiej stronie rzeki. Ostatnio jesteśmy po takiej akcji, która się chyba bardzo dobrze przyjmuje w społeczeństwie, Noc Muzeów, czyli jak gdyby oferta dla tych zapracowanych, zabieganych, którzy nie zawsze znajdą czas, żeby w ciągu dnia, czy nawet w czasie weekendu przyjść do muzeum. I pomysł Nocy Muzeów, włączyliście się w ogólnopolską akcję. Jak się to na takim naszym gruncie lokalnym sprawdza? No sprawdza się. To się stało w ogóle hitem, jeżeli chodzi o taki wymiar globalny. Od 1977 roku są te Noce Muzeów organizowane i to jest związane z dniem, Międzynarodowym Dniem Muzealnika, który jest zawsze 18 maja. No i u nas w naszym muzeum tak naprawdę rozpoczęliśmy po remoncie, który się odbywał niedawno, czyli pomiędzy 2009 a 2011 rokiem. I od 2010 już w zasadzie takie Noce Muzeów organizujemy, czyli ta jest, można liczyć po kolei, piąta. Akurat moja kadencja jest niewiele dłuższa, także tak się składa, że no właściwie za mojej kadencji te Noce Muzeów się rozpoczęły. I powiem, że jest to hasło, które zostało skopiowane przez wiele różnych innych organizacji i dziedzin naszej rzeczywistości, jak na przykład przez sklepy, które urządzają noce w galeriach handlowych, no nawet przez kościoły, noce konfesjonałów, teatry, noce teatrów. Czyli ta noc to jest takie, można powiedzieć, zjawisko trochę odrealnione i dzięki temu stało się czymś wyjątkowym. No i dzięki tym właśnie nocom mamy zawsze w muzeum szerokie grono ludzi, którzy tak na co dzień raczej rzadko bywają w muzeum i najczęściej odkrywają, jakie to mamy wspaniałe rzeczy. No i zawsze mam satysfakcję, ponieważ wiele osób bardzo pozytywnie, bardzo ciepło się wypowiada o tym, że w naszym muzeum jest tyle fajnych, ciekawych rzeczy. Staramy się zawsze zrobić dodatkowe atrakcje. Oczywiście są muzea, które robią to w o wiele bardziej okazały sposób. Wynika to przede wszystkim z funduszy, które mogą zdobyć lub otrzymują, lub udało im się kiedyś znaleźć sponsorów, którzy co roku im tą Noc Muzeów fundują. Ja przy okazji zaapeluję tutaj do gorzowian, do tych, którzy mogą nam pomóc. Chciałbym kiedyś mieć tą satysfakcję i powiedzieć moim przyjaciołom z Zielonej Góry, z Muzeum Ziemi Lubuskiej, że właśnie organizujemy taką, jak oni, okazałą Noc Muzeów, być może tematyczną. No i może to być jeszcze dodatkowa atrakcja. Ale powiem szczerze, że te Noce Muzeów stały się takim, można powiedzieć kolokwialnie, samograjem. I nawet gdyby nic takiego specjalnego, jakąś atrakcję nie dodatkowo nie wymyślać, to i tak jak ci goście przychodzą, jeżeli się ich odpowiednio przyjmie, sympatycznie, miło i pokaże wszystko, a szczególnie muzeum od kuchni, to na pewno będą zadowoleni. A dlaczego mówię muzeum od kuchni? Dlatego, że pokazujemy co roku między innymi pracownię archeologiczną, która wzbudza wielkie emocje, szczególnie teraz, kiedy prowadzimy wykopaliska w Santoku. I powiem tylko, że mamy około 80 pochówków wydobytych z czasów wczesnego średniowiecza, XI do XIII wieku. I również różne eksponaty przy okazji właśnie pierścionki, biżuterię,
ostrogi, ale również mnóstwo różnych przedmiotów codziennego użytku, fragmentów naczyń, nawet są całe naczynia wydobywane. Także jest naprawdę jest dużo pokazać. Ciekawego materiału. Właśnie cztery obiekty, każdy ma swoją specyfikę. Na pewno Bogdaniec to jest związane też etnografia. Z tak, etnografia, ale też tak wszystkim Bogdaniec kojarzy się ze świętem chleba, czyli gdzieś te młyny się wpisują w całą tutaj tradycje. Proszę opowiedzieć właśnie może o tych obiektach. Jakie zbiory są na ulicy Warszawskiej, jakie w Spichlerzu, oczywiście poza tymi też takimi okazjonalnymi wystawami. To może tak, w kolejności największe zbiory mamy w Spichlerzu i tam są wystawy poświęcone zarówno historii miasta, jak i sztuce współczesnej. I takim sztandarowym naszym zbiorem jest kolekcja Krąg Arsenału. To jest kolekcja sztuki współczesnej, właściwie malarstwa w większości, ale i rysunku i grafiki również. I obejmuje ona w tej chwili już ponad 800 obiektów, głównie obrazów, pokazując taką drogę, którą szła nasza sztuka współczesna po 1945 roku. Czyli od okresu tego socrealizmu do 1955 roku, poprzez przełom w tym okresie, aż do czasów, można powiedzieć, najnowszych, bo ostatnie obrazy mamy z lat 2007-2009. I są to prace takich znanych artystów, malarzy, jak na przykład Andrzej Wróblewski. Myślę, że Państwo kojarzycie mural, który znajduje się tutaj niedaleko na Górze Powstańców, przedstawiający głowę mężczyzny na czerwonym tle. Jest to jeden z ciekawszych naprawdę obrazów, które pokazujemy. No i jedna ze znanych prac Andrzeja Wróblewskiego, notabene będzie jechała prawdopodobnie, jeżeli dogramy sprawę, do Madrytu na wystawę do Muzeum Królowej Sofii. I będzie to wystawa poświęcona Andrzejowi Wróblewskiemu, która była pokazywana wcześniej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na której również ten obraz się znajdował. No i oprócz tego mogę zaproponować Państwu bardzo ciekawe obiekty związane z historią miasta, ale również sztukę naszą gorzowską, sztukę współczesną, która wywodzi się od takiego znanego człowieka tutaj z wielu różnych historii, nie tylko z historii związanych z twórczością, Jana Korcza. Mamy kolekcję Jana Korcza, największą w Gorzowie i udało nam się w zeszłym roku zrobić taką akcję pod hasłem Korcz znany i nieznany. I taka sama wystawa jest w tej chwili prezentowana do końca maja. Ta wystawa obejmuje ponad 200 prac artysty. Z naszych zbiorów jest około 70, a reszta to są prace ze zbiorów prywatnych. I powiem Państwu, że bardzo wiele dobrych, ciekawych i naprawdę sympatycznych obrazów, które można zobaczyć w muzeum, jest jeszcze dostępnych. I jest to związane z Gorzowem. I nie tylko artysta znany jest w naszym mieście, ale również, no już nie mówiąc o Zielonej Górze, w której również jest dosyć znany. Tam mieszkał jego brat, który był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Włodzimierz Korcz i mieszka jego siostrzenica, przepraszam, bratanica, czyli córka Włodzimierza, która również nam na wystawę użyczyła sporo prac. Ale znane są również na przykład te prace w kilku miastach innych, jak mam też pracę z Warszawy, mam pracę z Poznania, także myślę, że nie jest może takim bardzo znanym, ale jest to malarz naprawdę, który zasługuje na to, żeby oddać mu to właśnie w postaci wystawy, takiej wystawy, jaką organizujemy. No i oczywiście ta wystawa to jest tylko część eksponatów poświęconych miastu, ponieważ mamy wystawę historyczną, która nosi tytuł Gorzów na szlakach historii. Ta wystawa jest cały czas progresywnie rozbudowywana i oprócz tego, co wcześniej pokazywaliśmy, czyli urbanistyki, architektury od czasów najdawniejszych, potem przez XVII wiek, który pokazuje, okazała makieta z połowy XVII wieku, o której tak głośno było swojego czasu, a zapraszam Państwa, żebyście ją zobaczyli i się sami przekonacie, czy warto było ją robić, czy nie.
ale mamy również wystawę poświęconą wiekowi rozwoju przemysłowego miasta, czyli wiek pary i elektryczności. Muszę przerwać, bo jak tak słucham, to właśnie słyszę, że tu z historii Gorzowa, tu z historii, tu o Gorzowie, a bardzo dużo się mówi o tym, że brakuje w Gorzowie Muzeum Miasta Gorzowa. A słuchając pana, to mam wrażenie, że w zasadzie brakuje chyba tylko szyldu, bo eksponaty to w zasadzie są. Otóż szyld już jest. Swojego czasu jeszcze za prezydentury pana Jędrzejczaka taki projekt wspólnie z miastem zrealizowaliśmy, z którego właśnie zrobiliśmy tą makietę między innymi, który się nazywał Muzeum Gorzowa Spichlerz. I to był projekt oczywiście, ale my ten szyld chcemy na Spichlerz na stałe zastosować. Wydaje mi się, że wszyscy gorzowianie wiedzą o tym obiekcie sporo. Jest chyba najokazalszy i drugi co do historii po naszym kościele mariackim, czyli dzisiejszej katedrze, drugi najstarszy, jeżeli jest w tym rankingu liczony. I również jest tam mnóstwo wystaw, tak jak pani zauważyła, poświęconych historii miasta. Natomiast Dom Historii może coś takiego powstać. Ja nie widzę problemu. Nie jestem tego przeciwnikiem, ale nie nazywajmy tego muzeum. Może to być dom, który będzie gromadził różne niematerialne również zbiory, czyli zajmował się zbieraniem i dokumentów, i w formie zdigitalizowanej jakichś, prawda, zdjęć, nawet filmów, które są o naszym mieście, czy starych, czy nowych. Właśnie mam wrażenie, że chyba o to tutaj chodzi, bo jesteśmy w roku jubileuszu polskiej państwowości na terenach Gorzowa. Pionierzy, których jest coraz mniej, osoby, które przyjechały tutaj i mają rzeczy związane właśnie z tymi początkami polskiego Gorzowa, dokumenty, i one są gdzieś tam pewnie rozproszone. Ci ludzie już niestety z naturalnych powodów odchodzą czasami i czy nie ma takiej obawy, że będzie później trudno zebrać te wszystkie pamiątki, więc może trzeba byłoby, nie wiem, ogłosić taki nabór czy miejsce, gdzie można byłoby tą swoją przeszłością się dzielić. I my to ogłaszamy. Współpracujemy z Klubem Pioniera, z panią Zofią Nowakowską, notabene również muzealniczką, która pracowała w naszym muzeum. Współpracujemy z Solidarnością, współpracujemy również z wieloma stowarzyszeniami skupiającymi kresowian mniejszości etniczne, jak z panem Dębickim, czyli z Cyganami, jak również z kołami, ze Stowarzyszeniem Łemków, które co rok organizuje w naszym muzeum wspólnie z nami wystawę pisanek. I ma pani rację, że powinno się jak najwięcej eksponatów, które jeszcze są, i ludzi, którzy jeszcze pamiętają różne rzeczy, w naszym muzeum również zbierać, dokumentować, i my to robimy. Tylko można powiedzieć, że no, na pewno jest więcej tutaj zainteresowanych tym, żeby również część z tego jeszcze skapnęła dla nich, także myślę, że warto tutaj sobie zrobić takie rozeznanie, co powinno się gdzie gromadzić. Myślę, że wiele różnych rzeczy nie musi być koniecznie w naszym muzeum, może się znajdować właśnie w takich instytucjach, które również dokumentują tą kulturę i tą historię, ale jeżeli chodzi o przedmioty materialne, bo to jest naszą misją, ochrona tego i opracowywanie i udostępnianie, to powinno się to znajdować właśnie w muzeum, które jest również tutaj muzeum regionalnym, mimo tego, że jesteśmy traktowani czasami jako obce ciało w mieście, ponieważ naszym organizatorem jest Urząd Marszałkowski, to ja zawsze twierdzę, że jesteśmy muzeum gorzowskim. I zawsze ten Gorzów staram się godnie w Zielonej Górze reprezentować. Ale myślę, że tej regionalności wcale nie trzeba się wstydzić, wręcz odwrotnie. Trzeba pokazywać, że tak, rzeczywiście zasięg większy, bo tym bardziej, że te dwie jednostki są poza Gorzowem, także
ten wymóg regionalności jest jak najbardziej spełniony. I w tym kierunku właśnie, o którym Pani mówi, tego dokumentowania tych czasów nieodległych, czyli tej historii po 1945 roku, również idziemy, bo otworzyliśmy na ostatni dzień pamięci i pojednania, 30 stycznia 2015 roku, kolejną część wystawy historycznej, która się nazywa Trudne początki polskiego Gorzowa, która właśnie jest poświęcona 70-leciu osadnictwa, administracji polskiej i w ogóle 70-leciu tej naszej historii, nie Landsberga, który pokazujemy również, ale Gorzowa Wielkopolskiego. I na tej wystawie można zobaczyć tą właśnie, oczywiście w pigułce, bo nie da się pokazać na wystawie czegoś bardzo, bardzo rozległego, ale staraliśmy się to zrobić w taki sposób, żeby przybliżyć to szczególnie młodemu pokoleniu. Ten przełom od 1945 roku, czyli od tych ruin, które zastali mieszkańcy Gorzowa, aż do czasu, kiedy powstawały pierwsze instytucje, czyli do lat 50. I można powiedzieć, że jest to również taka działalność, która się obok książki pana Rymara, Dariusza Rymara, również wpisała w te obchody 70-lecia. I o tym samym właśnie, tylko w inny sposób, staraliśmy się powiedzieć i pokazać. Poprzez wystawę. I ta wystawa jest naprawdę w taki sposób interaktywny zrobiona, że można sobie usiąść w ławce szkolnej, zobaczyć, jak wyglądał gabinet wiceprezydenta kruszony, z biurkiem, z szafą, z jego wizerunkami. Różne przedmioty z tamtych czasów, jak rozwijał się gorzowski przemysł, czy właściwie przedsiębiorczość drobna, bo wtedy nie było takiego dużego przemysłu, bo wszystkie większe zakłady zostały wywiezione, ale również mamy takie ciekawostki jak początek naszego muzeum, które w tym roku obchodzi również 70-lecie. No i taka śmieszna historia, pierwszą nazwą, która była dla naszego muzeum, to była nazwa Muzeum Ziemi Lubuskiej, a Gorzów miał być stolicą ziemi lubuskiej, także jesteśmy tutaj bardziej lubuscy niż by się wydawać mogło, prawda? To była nasza pierwsza rola, można powiedzieć, na tym terenie, żeby te tereny w jakiś sposób integrować i stać się ich stolicą. Jak jesteśmy przy nazwie, to jak wspomnieliśmy na początku, muzeum nosi imię Jana Dekerta, wcale nie od, nie od początku. Nie od początku, od niedawna. To może taka krótka historia na zakończenie, skąd ten Jan Dekert się pojawił. No to w ogóle jest, można powiedzieć, ciekawa historia, ponieważ wcześniej to było Muzeum Okręgowe w Gorzowie, więc kojarzyło się wszystkim z Gorzowem, no i z jakimś okręgiem, który obejmowało. Natomiast od czasów zmiany organizatora i zmiany również województw, czyli scaleniu województw gorzowskiego i zielonogórskiego w jedną ziemię lubuską, stało się Muzeum Lubuskim. Ale przez jakby takie uszczegółowienie chcieliśmy dodatkowo tego patrona sobie w tym muzeum znaleźć, a właściwie to ja nie pracowałem wtedy, to był mój poprzednik, pan Zdzisław Linkowski, który jest historykiem z wykształcenia i starał się szukać tutaj jakichś związków też z Polską. No i znalazł takiego patrona, który się jednoznacznie kojarzy z Warszawą, z Konstytucją 3 maja i z Polską. Jest to Jan Dekert, który się urodził w Bledzewie i razem ze swoją rodziną wyjechał stamtąd do Warszawy, jako dziecko oczywiście jeszcze, no ale z tej racji, że tu jest urodzony, no to staramy się tego Dekerta upamiętniać. Zresztą nie tylko my, bo jest ulica Dekerta, jest również w Bledzewie szkoła jego imienia, także tutaj o tym Dekercie jak wiele najbardziej osób związany pamięta. Z ziemią lubuską. Zapraszamy wszystkich Państwa do Gorzowskiego Muzeum imienia Jana Dekerta, bo warto odwiedzać nie tylko w czasie nocy muzeum. Oferta jest ciekawa, tak jak pan dyrektor powiedział, każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. A panu bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Ja właśnie powtarzam to wszystkim gościom, szczególnie na noc muzeów, że zapraszam państwa jeszcze tutaj na spokojnie po nocy muzeów, żeby zobaczyć sobie to, co was zainteresowało. Dziękuję serdecznie i zapraszam serdecznie do muzeum.